myślę, że na podsumowanie turnieju przyjdzie jeszcze czas. Myślę, warto powiedzieć na temat tego meczu z Węgrami, który za nami. Szczególnie szkoda pierwszej połowy, gdzie wydawać by się mogło, zaczynamy mecz dobrze, zdobywamy łatwe bramki w ataku, natomiast po chwili oddajemy zbyt dużo łatwych prostych piłek, dajemy łatwe koty, łatwe bramki Węgrom i tak naprawdę oni bez jakiegoś większego wysiłku robią przewagę i powiększają ją do końca pierwszej połowy. Także myślę, że tutaj zabrakło nam trochę zimnej krwi w ataku, robiliśmy zbyt dużo prostych błędów i dostaliśmy zbyt dużo bramek z kontry bądź do pustej bramki. Natomiast w drugiej połowie staraliśmy się jak mogliśmy. Myślę, że wszyscy, którzy oglądali, widzieli, że walczyliśmy i nie oddaliśmy tego meczu do samego końca. Walczyliśmy o każdą piłkę, to na pewno nam na duży plus. Na pewno jeśli chodzi o przyczyny tego, powtarzamy to cały czas. To od razu, żeby nie zostało odebrane usprawiedliwienie, jesteśmy zespołem, który zbiera doświadczenie na takich imprezach. Węgry mogą się pochwalić tym, że mają zdecydowanie więcej doświadczenia niż zawodników, którzy na takich imprezach i meczach takiej rangi grają już długi czas i zbierają doświadczenie. Dla nas, jeśli chodzi o turniej, jeszcze się nie skończył. Wiemy, że nie przejdzie następnej rundy, natomiast został nam jeden mecz. Ten mecz jest dla nas tak samo istotny jak wszystkie pozostałe. Staramy się przygotować do niego jak najlepiej i zagrać pod, aby wygrać z Niemcami.